Polska i Rosja. Historie naszych krajów i naszych państw naznaczone są pasmem uczuć takich jak krzywda, żal, pasmem wzajemnych pretensji. Czy wobec tej historii możliwe jest dzisiaj czy w przyszłości budowanie neutralnych, a może nawet pozytywnych relacji pomiędzy naszymi krajami? Filip Obara, PCH24 TV, to jest program Kultywator, a o tych kwestiach będę rozmawiał z profesorem Andrzejem Nowakiem, autorem wielu publikacji na temat Rosji, m.in. Polska i Rosja, sąsiedztwo wolności i despotyzmu od X do XXI wieku, a także książki, którą dzisiaj przyniosłem, to jest monumentalne opracowanie Polska i trzy Rosje, polityka wschodnia Piłsudskiego i sowiecka próba podboju Europy w 1920 roku. Książkę pokazuję i Państwu polecam, wznowiona jakiś czas temu przez wydawnictwo literackie. I dlaczego właśnie taki temat? Bo chciałem pokazać dzisiaj i włączyć do tej dyskusji inną jeszcze pozycję, mianowicie Białą Armię Antona Denikina, książkę, która po raz pierwszy ukazała się w Polsce i której jestem tłumaczem. Książkę, do której warto zajrzeć właśnie ze względu na ten okres, w którym ważyły się w dwudziestoleciu czy jeszcze wcześniej międzywojennym losy naszych relacji polsko-rosyjskich. Szanowni Państwo, o tym wszystkim dzisiaj z profesorem Nowakiem, a na końcu tego programu, jak zawsze, felieton książkowy Jana Franczaka, BookTube. Kultywator, zapraszam. Drodzy widzowie PCH24 TV, zakończyliśmy nagrania do filmu pod tytułem Credo, w tym te w Kazachstanie z biskupem Schneiderem. To wszystko dzięki hojnemu wsparciu darczyńców. Bóg zapłać. Teraz czas na montaż i postprodukcję. Zbiórka nadal trwa, a Państwa wsparcie jest niezbędne, aby jak najszybciej ukończyć film. Pragnę przypomnieć, że każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie. Bóg zapłać za pomoc i wsparcie. Krystian Kraciuk, reżyser. Szanowni Państwo, witam serdecznie w naszym krakowskim studiu i kłaniam się nisko naszemu gościowi, panu profesorowi Andrzejowi Nowakowi. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się kłaniam nisko wszystkim widzom i słuchaczom. I panu oczywiście, redaktorowi także. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chcę dzisiaj zapytać pana o relacje polsko-rosyjskie, o to, czy możliwa jest polityka realna, wolna od uprzedzeń, wolna od dawnych krzywd. Natomiast chciałbym to oprzeć trochę o konkret historyczny i tutaj przyniosłem dzisiaj dwie książki. Przede wszystkim książkę pana profesora, Polska i trzy Rosje, polityka wschodnia Piłsudskiego i sowiecka próba podboju Europy w 1920 roku. Książkę pokazuję i serdecznie polecam. Drugą książkę już pokazywałem wcześniej podczas wstępu. Więc panie profesorze, jakbyśmy mogli, zanim powiemy o samym 17 września i o relacjach polsko-rosyjskich, naszkicować takie tło. W ogóle co nas dzieliło, co nas być może mogło połączyć, a nie połączyło. Pisze pan tutaj o osobistej odpowiedzialności aktorów tamtego dramatu, no czyli Denikina, wspomnianego tutaj właśnie autora Białej Armii, Piłsudskiego. I pisze pan o końcówce roku 1919, kiedy rozstrzygały się tak naprawdę w tamtym momencie te relacje polsko-rosyjskie, jak w ogóle będzie wyglądała Rosja i jakie będą te relacje. Dlatego no, w tym kontekście prosiłbym pana, żeby naszkicował pan takie tło, jaki był w ogóle stan polskiej armii jako siły, która mogła dyktować jakieś warunki w naszej części Europy. No, rzeczywiście kontekst historyczny tego, co działo się w roku 1919-20, można szkicować poczynając od roku przynajmniej 966 i 988,
czyli cofnąć się o blisko 1000 lat wcześniej, kiedy książę Mieszko i książę Włodzimierz, czy Kagan Ruski Włodzimierz, bo raczej taki tytuł nosił, przyjęli chrzest z dwóch różnych źródeł. Wtedy one jeszcze nie były tak daleko od siebie, ale szybko okazało się, że łączą się z różnym wyborem cywilizacyjnym do pewnego stopnia, czyli oczywiście prawosławie i cywilizacja łacińska wiążąca się z tym kierunkiem, który wybrał Mieszko. Dlaczego sięgam tak głęboko i nie zamierzam oczywiście zostawać długo w tych, powiedziałbym, mrokach średniowiecza, ale myślę, że nie sposób analizować sąsiedztwa polsko-rosyjskiego bez tamtego kluczowego wydarzenia, bez tamtej kluczowej różnicy. Wybór dwóch różnych źródeł tożsamości. Oczywiście zarazem jest to jedno źródło i o tym także nie wolno zapominać. Chrześcijaństwo jest jedno, ma wspólny korzeń czy wspólne źródło, jeśli jesteśmy przy tej metaforze, ale jednak podział wewnętrzny, który zaznacza się od IX wieku, a przyjmuje już postać, no niestety bardzo głęboką od wieku XI, od wielkiej schizmy w połowie wieku XI, wlecze za sobą bardzo głębokie konsekwencje, nie tylko polityczne, ale właśnie kulturowo-cywilizacyjne. I ta różnica sprawia, że sąsiedztwo, a między sąsiadami zawsze pojawiają się spory terytorialne i to akurat nie jest nic dziwnego, że z ruskim sąsiadem Polska, tworząca się w X-XI wieku, ma spory ogrody czerwieńskie o pewien obszar terytorialny, bez którego i Rosja mogłaby żyć w XX wieku, i Polska mogłaby żyć w XX wieku. Oczywiście nie neguję znaczenia tego sporu dla mieszkańców tego regionu, ale nie jest to spór o znaczeniu, ten terytorialny, o znaczeniu, powiedziałbym, być albo nie być dla żadnej ze stron owego sporu w wieku X. To był spór o granice, o miedzę. Natomiast ten spór staje się sporem dramatycznie głębokim, głębszym niż tylko spór między sąsiadami o miedzę, właśnie wskutek owej różnicy cywilizacyjnej, która nawarstwia się w kolejnych wiekach i przyjmuje potem taką oto postać, że Polska jest, można powiedzieć, peryferią, limesem, ośrodkiem, różnie to możemy nazywać, ale słowo ośrodek jednak tutaj nie pasuje. Raczej właśnie pogranicze cywilizacji łacińskiej, a po drugiej stronie mamy centrum, właśnie centrum innej, odmiennej cywilizacji, która chce zniszczyć cywilizację łacińską, pokonać ją jako zły wybór niewłaściwego sposobu rozumienia chrześcijaństwa. Tak rodzi się idea Moskwy III Rzymu w XVI wieku, która ściera się ze światem łacińskim i traktuje państwo polsko-litewskie, które w międzyczasie powstało, jako głównego wroga, bo główną przeszkodę na drodze do, powiedziałbym, tej ekspansji Moskwy III Rzymu jako centrum globalnej ideologii. Oczywiście te, można powiedzieć, stosunki, które rozwijają się poprzez wieki, zmieniają się także wskutek Unii Polsko-Litewskiej, poprzez którą Korona Polska wchodzi na obszar ze swoimi wpływami łacińskimi, przez Polskę idącymi, na obszar dużej części dawnej Rusi. I ten właśnie spór geopolityczny połączony z cywilizacyjnym, olbrzymi już teraz, nie mały, nie tylko Grody Czerwieńskie, ale olbrzymi obszar między Bałtykiem a Morzem Czarnym, obejmujący całe terytorium dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, oprócz Litwy właściwej, ten spór wzmacnia niejako znaczenie konfliktu polsko-rosyjskiego. Można nad tym ubolewać, można się zastanawiać, czy dało się go uniknąć, ale on wyznaczał bieg historii, rozstrzygnięte, jak się wydawało, ostatecznie na korzyść Rosji, która występuje pod hasłem zbierania ziem ruskich poprzez rozbiory Polski w wieku XVIII. I to właśnie kontekst rozbiorów, fakt, że Rosja zagarnęła w wyniku tych rozbiorów 82% terytorium Rzeczpospolitej. Wracam do tego, bo nie jest to informacja, że tak powiem, utrwalona w podręcznikowej wersji historii. Rosja zagarnęła 82% terytorium Rzeczpospolitej w tych granicach z 1772 roku Rzeczpospolitej, czyli już i tak pomniejszonej o wcześniejsze podboje rosyjskie. Prusy zagarnęły 7%, Austria 11%. I teraz z tego faktu mogły wynikać tylko dwie możliwe odpowiedzi strony polskiej. Albo pogódźmy się z tym, no skoro Rosja ma już 82%, no to niechże weźmie jeszcze te brakujące
18% i wtedy no, w całości nasze ziemie pod panowaniem rosyjskim będą coś ważyły, może uda się jakiś kompromis słabszego z silniejszym, pod panowaniem silniejszego, ale z zachowaniem przynajmniej pewnego rodzaju autonomii kulturowej. I drugie rozwiązanie, no skoro Rosja ma 82% naszego terytorium, to musimy walczyć o niepodległość z Rosją przede wszystkim, bo przecież nie wywalczymy niepodległości tylko w oparciu o Galicję albo tylko w oparciu o zabór pruski. I oczywiście ten spór, można powiedzieć, dwóch orientacji no, nasila się pod koniec wieku XIX, choć ma oczywiście swoją głębszą historię i zmienia po części swoje znaczenie wobec zmian kulturowo-cywilizacyjnych. Ekonomiczny rozwój Rosji końca XIX, początku XX wieku, pomimo kryzysów związanych z wojną japońską, z ruchem rewolucyjnym w Rosji, Rosja jest krajem błyskawicznie się rozwijającym, stwarzającym olbrzymie możliwości rozwoju wszystkim ludziom aktywnym, którzy chcą robić karierę. Dla Polaków oczywiście są pewnego rodzaju specjalne przeszkody stworzone w tym systemie. Numerus nullus w żandarmerii, czyli żaden Polak katolik nie może pracować w żandarmerii. Numerus clausus, czyli bardzo ograniczona liczba Polaków pracujących w tak newralgicznych punktach, jak na przykład kolejnictwo, jak oczywiście wyższe szarże wojskowe generałów, raczej w armii rosyjskiej generałów katolików Polaków być nie powinno. Dopiero w czasie I wojny światowej tacy wskutek potrzeb naturalnych wynikających z machiny wojennej będzie można znaleźć. A więc pomimo tych ograniczeń w stosunku do Polaków wysuwanych przez aparat rozbiorczy rosyjski, na wielu innych, powiedziałbym, stanowiskach raczej związanych z wolnymi zawodami, z przemysłem, z przedsiębiorczością, Polacy mogli robić karierę w Rosji w końcu XIX i na początku XX wieku i robili znakomite kariery. Przykładem niech będzie Jaroszyński, no, twórca chyba jednego z największych sukcesów finansowych na początku XX wieku. Zaczął się on od wygranej w Monte Carlo na wielką skalę, ale potem stał się on współwłaścicielem kilkudziesięciu banków, cukrowni, jednym z najbogatszych, jeśli nie najbogatszym człowiekiem w Rosji i jednocześnie polskim patriotą. To można było łączyć wtedy. Panie profesorze, to samo możemy powiedzieć o Sendowskim. No, Sendowski oczywiście nie zrobił takiej kariery finansowej, jak Jaroszyński. Ale literacką który jest już owszem. Oczywiście i bardzo wielu takich Polaków było i do tego właśnie nawiązuję, dlatego tak szerokim łukiem dochodzę do odpowiedzi na pana pytanie. Do tego doświadczenia nawiązuje Józef Mackiewicz, urodzony w 1902 roku, jeżeli dobrze pamiętam, no w każdym razie w pierwszej pięciolatce wieku XX, pamiętał Rosję i wychowany w Petersburgu, pamiętał Rosję z tego właśnie czasu, błyskawicznego rozwoju, czasu, w którym tak brutalnych prześladowań antypolskich, jakie miały miejsce w czasie powstania styczniowego, czy po powstaniu listopadowym, nie było. Przede wszystkim po rewolucji 1905 roku przywrócony został język polski do sfery publicznej. Wcześniej przecież nie wolno mówić było w języku polskim w Wilnie, Grodnie, w wielu innych miastach, gdzie mieszkała większość polska. Już tych zakazów nie było, można było czuć się swobodniej, można było czuć ten oddech rosyjskich możliwości rozwoju, wspaniałej kultury rozkwitającej wtedy jak nigdy. No, rosyjska kultura wtedy przeżywa swój największy fenomenalny rozkwit. To są czasy przecież Dostojewskiego, Tolstoja, Czajkowskiego, później Srebrnego wieku, już na początku XX stulecia też wielu wspaniałych twórców, nie ma czasu by ich wymieniać, więc można było się tym wszystkim zachłysnąć, uwierzyć w to, że no cóż, no może nie ma tutaj miejsca na niepodległość Polski, ale dlaczego nie? Możemy przecież współżyć z Rosjanami w tym wspaniale rozwijającym się kraju, gdzie jest sporo przestrzeni dla wolności. Wolności w rozumieniu liberalnym, nie państwowym, nie niepodległości na przykład dla takich krajów jak Polska, ale można jakoś żyć. No, Józef Mackiewicz niestety nie znał w ogóle i nie chciał poznać tego, co działo się za kulisami polityki rosyjskiej w tym czasie, a co może poznać współczesny historyk, korzystając ze źródeł archiwalnych, to znaczy konsekwentnych planów zniszczenia polskości, prowadzonych bezwzględnie wtedy
i planowanych właśnie na lata przez administrację rosyjską. To były plany wypolszczenia już nie tylko tych kresów dalszych, ale przecież oderwano Chełmszczyznę od Królestwa Kongresowego specjalnie po to, żeby i ten mały kawałek tego skrawka, który jeszcze nosił do niedawna nazwa Polska, Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe, uczynić Iskoni ruskim, rosyjskim. I kolejne plany przewidywały osiedlanie Rosjan na całym lewym brzegu Wisły, żeby wyprzeć aż do Wisły obecność Polski. Polska, no to jest ten skrawek, taki rezerwat dla Polaków, tak przewidywały władze rosyjskie. Tak mówi o tym najnowsza historiografia, która bada te zagadnienia. Gdyby Rosja wygrała pierwszą wojnę światową, gdyby Rosja nie zaangażowała się w pierwszą wojnę światową, w tych dwóch scenariuszach polityka cesarstwa rosyjskiego, carska wobec Polski była jednoznaczna. Zlikwidować ostatecznie problem Polski, polskich dążeń do niepodległości. I tego Mackiewicz nie bierze pod uwagę i tego nie biorą pod uwagę ci, którzy głoszą, że można było łatwo porozumieć się ze zwolennikami restauracji Białej Rosji w roku 1918-19. A oni, jak generał Denikin, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, jednoznacznie mówili, nie ma miejsca dla żadnej Polski na wschód od Bugu, nie tylko na terenie dawnego Cesarstwa Rosyjskiego, które właśnie się rozpadło, ale również we Lwowie, który nie należał do Rosji, przypomnijmy, wcześniej był częścią Austrii, zaboru austriackiego. Również we Lwowie Polacy mają obowiązek wieszać dwugłowe orły carskie, bo to jest odwiecznie rosyjska ziemia. To było, powiedziałbym, szczere, nieskrywane i za to należy się szacunek generałowi Denikinowi, że niczego nie grał, nie udawał. Postawienie sprawy. Polska może istnieć tylko w granicach maleńkiej, okrojonej o Chełmszczyznę kongresówki, a cała reszta to jest Wielka Rosja. No i pytanie, kto w Polsce mógł przyjąć takie warunki gry? Ex post Józef Mackiewicz może snuć fantazję, że oczywiście było to znakomite, korzystne rozwiązanie, tyle tylko, że za tym rozwiązaniem nie opowiadała się żadna partia w Polsce, ani ludowcy z Piasta czy z Wyzwolenia, ani rzecz jasna narodowi demokraci, którzy chętnie porozumieliby się z Rosją, ale na warunkach linii Dmowskiego. Przypomnę, linia Dmowskiego wytyczona przez lidera narodowej demokracji w jego planach w czasie, w ostatnich miesiącach I wojny światowej, oznaczała no, bardzo dalekie przesunięcie granicy Królestwa Polskiego na wschód, tak ażeby stworzyć Wielką Polskę, mogącą istnieć obok Rosji jako równorzędny, czy w każdym razie nie zredukowany do roli jakiegoś państewka, partner tej Rosji. Otóż Rosja Biała absolutnie odrzucała tę możliwość. Nie mówię już rzecz jasna o planach Piłsudskiego, które były radykalnie sprzeczne z geopolityką rosyjską, to niewątpliwie. A więc tu leżała główna trudność wynikająca z przekonania strony rosyjskiej, że my mamy prawo, a nawet obowiązek, utrzymać te granice, które przesunęliśmy w ciągu wieków rywalizacji z katolicką, łacińską Polską na ten rubież, no jeśli nie Wisły, to i Wisły i Warty, jak było po 1815 roku, to przynajmniej na rubież Bugu. No i z tą rubieżą nie mogli się pogodzić w olbrzymiej masie Polacy. Panie profesorze, właśnie cieszę się, że doszliśmy do tego momentu i dlatego to bym chciał wrócić do tego pytania, no bo mam wątpliwość, czy Piłsudski, kierując wówczas Polską, no musiał się aż tak przejmować tym, co mówią Rosjanie i dlatego wracam do pytania, jaka była no wówczas siła Polski, siła militarna, jaka była ta rzeczywista liczba, ale też wartość bojowa Wojska Polskiego, no powiedzmy w momencie, kiedy Denikin w lipcu wydał rozkaz do ruszenia na Moskwę i oczekiwał, że Polacy pomogą mu rozbić 12. Armię Sowiecką w okolicach Mozyrza. Przypomnijmy, że pod koniec roku 1918 tworząca się od zera Armia Polska liczyła około 50 tysięcy żołnierzy. Dzięki szybkiej mobilizacji, sprawnej organizacji ta armia latem roku 1919, a o ten czas pan redaktor pyta, sięgnęła blisko 500 tysięcy żołnierzy.
No ale oczywiście armia zbudowana od zera to nie są ludzie, powiedziałbym, ostrzelani, świetnie już zorganizowani, świetnie wyposażeni. To jest armia tworząca się w takiej sile, można powiedzieć, rekrutów. Do realnej walki nadawało się z tego może 100 tysięcy żołnierzy. Pamiętajmy jednak, że lipiec 1919 roku to jest miesiąc po podpisaniu traktatu wersalskiego, ale traktatu, którego strona niemiecka nie ratyfikowała. Nie ma bezpiecznej jeszcze granicy zachodniej. Przypomnijmy, że zaślubiny Polski z morzem to jest dopiero późniejszy czas. To jeszcze nie było tego momentu. Granica zachodnia Polski nie jest jeszcze, no powiedziałbym, w najmniejszym stopniu zabezpieczona. Nie można rzucić wszystkich sił na wschód w przekonaniu, że nic już nam z żadnej strony nie grozi. Przypomnijmy, że w styczniu 1919 roku Czesi, a raczej państwo czechosłowackie, które wtedy powstało, zadało Polsce cios w plecy, atakując wtedy, kiedy Polska była zaangażowana w walkę o Lwów z Ukrainą, kiedy była Zachodnioukraińską Republiką Ludową, kiedy była zaangażowana także już w obronę kresów północno-wschodnich przed nadciągającymi bolszewikami, bo przecież od 1 stycznia 19 roku zaczynają się te walki samoobroną Lwowa. Samoobroną Wilna, zaatakowanego wtedy przez bolszewików. A więc kiedy Polska prowadzi już te dramatyczne, bardzo szczupłymi siłami walki na wschodzie, Czesi zajmują Zaolzie. A więc widać, że i od tej strony nie może polskie państwo czuć się bezpieczne. W tej sytuacji każdy odpowiedzialny przywódca państwa musi dzielić te siły, które ma, by zabezpieczać fronty, które nie zostały jeszcze definitywnie zamknięte. Piłsudski dysponuje zatem, powiedzmy, 500 tysiącami żołnierzy, z których co najmniej połowę trzeba trzymać z tyłu, na tyłach właśnie frontu wschodniego, dla zabezpieczenia zachodniej granicy, południowej granicy i szkolenia nowych oddziałów. W lipcu 1919 roku, jak wiadomo, zaczynają się tajne rozmowy wysłanników Piłsudskiego z wysłannikami Lenina, najpierw Białowieży, potem Mikaszewicza. Tu tylko dodam, że jednocześnie toczą się oficjalne rozmowy w Taganrogu ze sztabem Denikina. Tak jest, tak jest. Rozmowy na temat warunków współpracy i one grzęzną właśnie na wspomnianej przeze mnie twardej postawie Denikina. Nie ustąpimy wam ani centymetra z tych wyobrażonych granic Rosji, które obejmują również między innymi Lwów. Natomiast rozmowy sondażowe, które prowadzone były przy okazji oficjalnych, bo była część oficjalna tych rozmów Białowieży i Mikaszewicza, polegająca na wymianie jeńców, znaczy chodziło o wymianę jeńców. Ta nieoficjalna część dotyczyła sondażu, który chciał przeprowadzić Piłsudski, czy w ogóle da się przerwać wojnę z bolszewikami, toczącą się de facto od stycznia. Jeśli bolszewicy po pierwsze zatrzymają propagandę komunistyczną w Polsce, w to od początku zresztą Piłsudski nie wierzył, żeby bolszewicy mogli dotrzymać takiego warunku, ale drugi warunek był realny i zasadniczo ważny dla Piłsudskiego. Jeżeli bolszewicy uznają istnienie niepodległej Ukrainy, o to mu chodziło i ten koncept można oczywiście krytykować, wiem, że są krytycy tego stanowiska, ale założenie było proste, Ukraina będzie buforem, który zabezpieczy Polskę od wschodu i będzie w ten sposób tamą dla rosyjskiego czy bolszewickiego, wszystko jedno, wschodniego neoimperializmu. Te rozmowy oczywiście doprowadziły szybko do konkluzji, to znaczy już w listopadzie 19 roku, że bolszewicy na pewno takiego warunku nie przyjmą i Piłsudski liczył się z tym. O co więc chodziło w tych rozmowach? W stronie sowieckiej chodziło o to, co podkreśla Denikin w swojej książce, to znaczy o to, ażeby zmniejszyć nacisk sił polskich na centralnym odcinku tego, można powiedzieć, frontu zachodniego, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia Moskwy, to jest front zachodni, gdzie były zgrupowane wojska polskie, żeby Armia Czerwona mogła rozprawić się w tym czasie z Denikinem, Judeniczem na północy i resztkami armii Kołczaka na wschodzie. Bo to były te trzy ośrodki Białej Rosji wtedy. Przypomnijmy jednakże, i to jest fakt, na pewno o to chodziło o stronie sowieckiej, przypomnijmy jednakże, o jakie siły chodziło. Rosja w tym momencie, czyli
pod koniec lata 19 roku Rosja sowiecka, bolszewicka, miała w szeregach Armii Czerwonej 3 560 000 żołnierzy. Oczywiście z tej liczby 3 560 000 żołnierzy znów do walki nadawała się może 1/4, 1/5, powiedzmy 1 000 000 żołnierzy, nie więcej. Armia białych, wszystkie armie białych, Denikin, Judenicz, Kołczak, liczyły 560 tysięcy żołnierzy wtedy. Czyli mniej więcej no, 6-7-krotnie mniej niż Armia Czerwona. Strona polska, powtarzam, miała w sumie 500 tysięcy żołnierzy, z czego na froncie wschodnim około 200 tysięcy, a w linii, czyli w takich żołnierzy, którzy rzeczywiście mogli wziąć udział w walce, nie było tych żołnierzy więcej jak 70-80 tysięcy. De facto Piłsudski ściągnął, powiedziałbym, a raczej nie rzucił, może tak powiedzmy, nie rzucił nowego rekruta na ten odcinek wschodni, co pozwoliło bolszewikom ściągnąć z frontu przeciwpolskiego 40 tysięcy żołnierzy. I to jest dokładna liczba, którą znamy z archiwów sowieckich. Miałem okazję w nich przebywać i pracować nad swoją monografią w połowie lat 90., kiedy było to możliwe. Otóż stąd wiem na pewno, że Armia Czerwona ściągnęła z frontu przeciwpolskiego w trakcie owych rozmów Białowieży i Mikaszewicza 40 tysięcy żołnierzy. I teraz można zadać sobie pytanie, czy wobec tej gigantycznej dysproporcji sił między czerwonymi a białymi, 3,5 miliona do pół miliona w linii, czyli na froncie bezpośrednio, to niech będzie powiedzmy 700 tysięcy do 200 tysięcy. Nawet tak zredukujmy te dysproporcje. 40 tysięcy, które Armia Czerwona ściąga przeciwko Denikinowi, rozstrzyga o wszystkim. Nigdy nie odpowiemy sobie na to pytanie. To jasno trzeba powiedzieć. Nie rozstrzygniemy tego sporu, bo zawsze ktoś może powiedzieć, że te 40 tysięcy mogło przesądzić. Ale jest to teza czysto publicystyczna, w dodatku bardzo ryzykowna w świetle tak olbrzymiej dysproporcji sił, przesądzającej moim zdaniem, i nie tylko moim, ale ogromnej większości historyków, którzy się tym zajmują, wynik wojny domowej między czerwonymi a białymi w październiku czy wrześniu 19 roku, niestety na korzyść czerwonych. Panie profesorze, ja bym chciał domknąć jeszcze tylko temat Piłsudskiego, bo tutaj powiem szczerze, no mam pewien niedosyt, jeżeli chodzi o jego odpowiedzialność za te wydarzenia. I tu chciałbym, żeby pan profesor odniósł się do takich dwóch cytatów, które przygotowałem. Pierwszy to jest profesor Stanisław Kutrzeba, który pisał, że miecz polski wykreślał granice bez większego trudu. Gdyby wojsko polskie poszło za głosem lokalnych patriotów, sztandary polskie mogłyby były powiewać na granicach Rzeczypospolitej sprzed trzeciego rozbioru. I tutaj wtóruje mu profesor Marian Zdziechowski, odpowiadając na to, co należało właśnie robić wobec tej denikinowskiej idei, tej, można powiedzieć, idei fix, obsesji jednej niepodzielnej Rosji. I on tu odpowiada, należało zignorować to gadanie i robić swoje. To jest zajmować ziemię wschodnie i równocześnie wspierać białe armie. Czy to na pewno jest tak, że myśmy się musieli, no bo taki argument ciągle się słyszy, że Piłsudski nie poparł białych, ponieważ biali, okej, uznawali niepodległość Polski, ale no ani piędzi rosyjskiej ziemi nie oddamy Polakom i tak dalej. Ale czy Piłsudski faktycznie musiał się tym przejmować? No i czy bolszewicy w związku z tym byli lepszą alternatywą niż biali? Już próbuję odpowiedzieć. Oczywiście bolszewicy, jak wiemy to z dzisiejszej perspektywy, i można było wiedzieć, w każdym razie Piłsudski mógł to wiedzieć, w roku 1919 nie byli również lepszą alternatywą z tamtej perspektywy. Tu od razu dodam moją ocenę stanowiska Piłsudskiego. Piłsudski jednak nie docenił bolszewików, po prostu nie docenił nie tyle ich ideologii, bo wiedział, że jest zbrodnicza i zdolna do najgorszych rzeczy, natomiast nie docenił ich siły i zdolności do wygrania, szybkiego wygrania wojny domowej i zorganizowania tego państwa sowieckiego w formę totalitarnego walca, który może ostatecznie zniszczyć nie tylko Polskę, ale Europę. Tego Piłsudski nie docenił i to jest fakt, przynajmniej tak ja to widzę. Natomiast wracając do pana pytania. Po pierwsze, no cóż, profesor Stanisław Kutrzeba, późniejszy prezes Polskiej Akademii Umiejętności, znakomity prawnik i historyk prawa, no nie był człowiekiem, którego stawiałbym obok polityków czynnych. Powiedziałbym, jak
lekceważący, niestety, może być sąd na temat zdolności politycznych Stanisława Kutrzeby, z pełnym szacunkiem dla jego dorobku historycznego, najlepiej nie świadczy fakt, że jego Józef Stalin wybrał za marionetkę, którą zaprosił do Moskwy w 1945 roku na rozmowy, które miały symulować rzekomą gotowość, otwartość Stalina do wprowadzenia pluralistycznego rządu w Polsce. No i to słynne pytanie skierowane wtedy przez Stalina do Kutrzeby: a czego by pan sobie życzył? Każde życzenie mogę spełnić. I profesor Kutrzeba powiedział: poproszę o filiżankę herbaty. A właśnie toczył się proces 16. No, było dużo, powiedziałbym, powodów, żeby ewentualnie poprosić Stalina o coś więcej. Jasna, z małymi szansami na to. Tak, z małymi szansami, żeby Stalin wysłuchał. Ale chodzi mi o to, że profesor Kutrzeba bardzo niewiele wiedział o realiach polityki roku 1919, o których wiedział Piłsudski i inni politycy w tym czasie, nie tylko Piłsudski, a one sprowadzały się do bardzo ważnego czynnika, który trzeba tu podkreślić. Ta armia polska, która się wtedy organizowała, przecież jak już powiedziałem, była organizowana z niczego. Z niczego jednakże nie da się utrzymać armii półmilionowej czy rosnącej jeszcze, armii w dodatku prowadzącej ofensywę na kierunku, na którym przegrali wcześniej Karol XII, król szwedzki, i Napoleon Bonaparte ze swoją wielką armią w 1812 roku. Więc mówienie, że Polska, która dopiero tworzy armię, może zrobić to, czego nie udało się zrobić Napoleonowi 100 lat wcześniej, jest obarczone pewnego rodzaju publicystyczną przesadą. Oczywiście bolszewicy w roku 1919 to nie jest Rosja w 1812, są też w fazie pewnego kryzysu, reorganizacji, ale tak czy inaczej każdy, kto zajmuje się historią wojskowości, wie, że logistycznie tego rodzaju ofensywa na wielkich przestrzeniach rosyjskich wymaga olbrzymiej ilości sprzętu, przygotowania, nie tylko żołnierza, ale sprzętu i przygotowania. I Piłsudski wykonał manewr wspólnie z premierem Paderewskim, a mianowicie zapytał formalnie państwa zachodnie, ich reprezentantów w Paryżu, czy wesprą finansowo i logistycznie polską wyprawę, polskie uderzenie w kierunku Moskwy we wrześniu, październiku 19 roku. Bo bez tego nie było mowy o tym, po prostu nie dało się. No, w czym? Bosą mieli dojść do Moskwy? Bez nabojów, bez pociągów, które by dowiozły zaopatrzenie. Tego się nie dało zrobić, można to wymyślić sobie na papierze, jak się siedzi za biurkiem publicysty w XXI wieku, ale nie dało się tego zrobić w roku 1919. Odpowiedź z Paryża przyszła jednoznaczna. W żadnym wypadku nie wolno wam iść na Moskwę, ponieważ wzbudzicie demony rosyjskiego nacjonalizmu, dacie poparcie bolszewikom, którzy wystąpią w roli obrońców właśnie odwiecznej ziemi rosyjskiej. Na razie Denikin niech walczy. Taka była odpowiedź państw zachodnich. W tej sytuacji Piłsudski, gdyby chciał prowadzić tę ofensywę, owymi bosymi i pozbawionymi zaopatrzenia francuskiego głównie żołnierzami, ugrzązłby zapewne po 50-100 kilometrach, bo nie miałby jak pójść dalej. Opinia z kolei profesora Zdziechowskiego, wybitnego znawcy i Rosji, i komunizmu, obarczona z kolei jest pewnego rodzaju chciejstwem charakterystycznym dla tych, którzy stali się największymi ofiarami, można powiedzieć, geopolitycznej sytuacji, która ustaliła się w 20 roku, czyli ziemiaństwo polskie na Kresach. Ci, którzy znaleźli się poza granicą Ryską, ci, którzy będą wołali w Sejmie w 1921-2 roku Grabski Kainie, prawda, obarczając posła Stanisława Grabskiego główną odpowiedzialnością za wynik rokowań w Rydze. Całkowicie fałszywie, bo oczywiście rokowania w Rydze toczyły się ściśle pod kontrolą Józefa Piłsudskiego i za jego decyzją takie, a nie inne rozstrzygnięcia zostały podjęte. Ale ten właśnie punkt widzenia, jak można zmarnować owoc tej cywilizacyjnej pracy, o której mówiliśmy, cywilizacji łacińskiej, tam gdzieś na wschód od linii ryskiej, nie wykorzystać tej szansy, jaka zdawała się otwierać, kiedy słudzy antychrysta, bo tak patrzył na nich Zdziechowski, czyli bolszewicy, gnębią wschodnią połowę kontynentu europejskiego. Trzeba było zrobić wszystko, żeby ich usunąć.
Chciał bardzo i my byśmy też dzisiaj chcieli, żeby to było możliwe, żeby się to udało zrobić, ale kiedy schodzi się na poziom archiwaliów, kiedy schodzi się na poziom badania motywów decyzji nie ideologicznych, tylko praktycznych motywów decyzji podejmowanych przez polityków, dowódców w konkretnym czasie i miejscu, czyli latem, początkiem jesieni 19 roku w Polsce, to widzimy, ile przeszkód stało na drodze do próby bodaj realizacji takiego scenariusza, o którym my byśmy dzisiaj marzyli. Panie profesorze, pan odkrył w archiwum Instytutu Marksizmu-Leninizmu dowody na to, że prezydent Daszyński wysłał delegację do bolszewików i było to zaraz po bitwie pod Niemnem, a 2 tygodnie przed oficjalnym rozejmem po wojnie polsko-bolszewickiej. I podczas tych rozmów Polska miała się zgodzić na to, że jakby całkowicie odwróci się od Białej Armii dowodzonej już wówczas przez generała Wrangla. Z drugiej strony Tadeusz Rozwadowski twierdził, że należałoby może najpierw poczekać, aż bolszewicy dobiją Rosję Denikina, a potem rozbić bolszewików. No więc ostatecznie Piłsudski nie chciał czy nie mógł dobić bolszewików? Nawiążę najpierw do pierwszej kwestii przez pana redaktora podniesionej. Tak, rzeczywiście udało mi się odnaleźć w archiwach sowieckich potwierdzenie pewnej hipotezy, którą postawił Józef Mackiewicz w swojej świetnej skądinąd książce Lewa Wolna. Hipotezy właśnie o tym, że były jakieś tajne rozmowy nie latem i jesienią 19 roku, ale w 20 roku, już po decydujących bitwach, po bitwie warszawskiej w każdym razie. I rzeczywiście taka misja miała miejsce. Wicepremier Daszyński popełnił funkcję wicepremiera w rządzie. W rządzie ówczesnym. Skierował swojego reprezentanta na rozmowy z nieoficjalnym przedstawicielem Sowietów w Berlinie, Wiktorem Koppem, sondując możliwości przyspieszenia rozejmu. Bo nie chodziło o to, czy w ogóle zawierać rozejm, bo rozejm był nieuchronny. Rozejm był nieuchronny i z tym zgadzały się znów wszystkie partie reprezentowane w Sejmie wtedy, zarówno Narodowi Demokraci, którzy krytykowali wcześniej w ogóle samą decyzję wyprawy na Kijów, wzywali do szybszego zawarcia jakiegoś rozejmu na korzystnych warunkach z Sowietami. Oczywiście ludowcy, którzy generalnie wzywali do pokoju jak najszybciej, socjaliści, Daszyński był ich przecież przywódcą. Wszystkie bez wyjątku partie opowiadały się za pokojem. Dlaczego? Bo siódmy już rok trwała wojna. Wojna wyniszczająca w sposób bezprecedensowy ziemie polskie. No myślę, że 90% społeczeństwa polskiego i niepolskiego zamieszkującego ziemię II Rzeczpospolitej tworzącej się wtedy były za natychmiastowym przerwaniem wojny. Ale także na pewno polskiego, to nie mniejszości narodowe przeciwko Polakom, ale Polacy chcieli szybkiego pokoju. I tylko dyktator dysponujący takimi środkami, jakie miał Stalin w 1939 roku, mógłby postąpić wbrew temu powszechnemu nastrojowi, czyli kontynuować wojnę przeciwko bolszewikom w roku 1920 jesienią. Tego Piłsudski wiedział, że nie może zrobić i mówił o tym zresztą w takiej prywatnej rozmowie, którą zapisał jego adiutant Kazimierz Świtalski. Zastanawiał się, co ja mogę zrobić? Przecież mogę jeszcze raz pójść na Kijów, mogę jeszcze raz pójść w stronę Moskwy, bolszewicy się cofną, a potem znowu wrócą, bo przecież właśnie już de facto wygrali wojnę domową. Owszem, był Wrangel na Krymie, już ograniczony do Krymu, ale czy można było liczyć, że ten biedny Wrangel, skądinąd bardzo uczciwy, bardzo porządny i dużo lepszy partner dla Polski niż Denikin wcześniej, o Wranglu zupełnie inaczej, moim zdaniem należy mówić w kontekście stosunków Polski z Białorusią niż o Denikinie. Otóż ten biedny Wrangel po prostu nie miał żadnej siły, żeby skutecznie rywalizować z Czerwoną Rosją. Mógł tylko przygotować lepiej moment ewakuacji swoich sił z Krymu. Na przetrwanie tego azylu, powiedziałbym, dla Białej Rosji nie było najmniejszych szans. Można było tylko inaczej rozegrać, nie tak tragicznie, jak się skończy, bo rzeczywiście to była potworna rzeź. Masowe ludobójstwo, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy oficerów, żołnierzy, którzy nie zdążyli się ewakuować, zastrzelono.
na Krymie bolszewicy. Panie profesorze, tak? Nie, to przerwę. Jasne, bo ja bym chciał jeszcze poprosić na końcu pana o takie podsumowanie. Natomiast domykając jeszcze ten temat, skoro mówimy o relacjach polsko-rosyjskich i o tym aspekcie uprzedzeń, czy taki argument, że Piłsudski jednak kierował się nie tylko tym realizmem bieżącym, ale też uprzedzeniami wobec carskiej Rosji, czy tej Rosji przedrewolucyjnej, jest to uzasadnione, żeby jakby zarzucać Piłsudskiemu, że odwrócił się od białych w imię tych uprzedzeń, a jednak mógł nie dopuścić do późniejszego rozwoju potęgi Związku Sowieckiego? No cóż, myślę, że w świetle tego, co powiedziałem do tej pory, dość jasno wynika, jakie jest moje zdanie w tej sprawie. To realna sytuacja roku 1919 i 20 sprawiła, że Polska nie obaliła bolszewików i realna dysproporcja sił i błędy białej Rosji, a nie błędy Polski, realna dysproporcja sił między Białą Rosją a Czerwonymi sprawiła, że biali przegrali tę wojnę. Błędy polegające na tym, skoro mówimy o Białej Rosji, że Rosja Biała nie chciała w najmniejszym stopniu ustąpić innym narodowościom zamieszkującym Imperium Rosyjskie, nie tylko Polakom, ale żadnym innym. Po prostu dopiero Wrangel w październiku 1920 roku, kiedy był już ograniczony tylko do Krymu, uznawał prawo do autonomii rozmaitych narodów zamieszkujących dawne Imperium Rosyjskie. Denikin to wszystko odrzucał, a zatem skoro znajdowały się jego siły, czyli siły Denikina na terytoriach w większości nierosyjskich, ukraińskich, prawda, czy na Przedkaukaziu, czy z kolei, gdy idzie o Judenicza, to były terytoria Estonii, Finlandii, no głosić tam, że te kraje nie mają prawa, te narody nie mają prawa do niepodległości, tylko muszą wrócić do Wielkiej Rosji, było zabiegiem samobójczym i no, przyspieszało, powiedziałbym, samobójstwo Białej Rosji. Natomiast co do uprzedzeń, Piłsudski oczywiście nienawidził Rosji carskiej. To jest fakt i zaprzeczanie mu byłoby niepoważne. Miał tego rodzaju uprzedzenia. Tylko tyle można jeszcze dodać, czy było to uprzedzenie nieuwarunkowane rzeczywistą historią, czy Rosja carska zasłużyła na spojrzenie na nią bez takich uprzedzeń, to jest bez pamięci o tym, co Rosja carska zrobiła z Polską i chciała robić z Polską nadal, to znaczy pozbawiać ją jakiejkolwiek szansy na niepodległość, na funkcjonowanie suwerenne. No myślę, że znów odpowiedź jest tutaj jednoznaczna. To nie były tylko jakieś ślepe uprzedzenia, jakieś fobie. To był wynik doświadczeń historycznych, które osadziły się w pamięci bardzo dużej części społeczeństwa polskiego, które z Rosją się zetknęło. Kto się z Rosją nie zetknął, albo kto zetknął się z nią tak szczególny sposób, jak Józef Mackiewicz, o którym wspomniałem, to znaczy wyłącznie przez pryzmat pamięci kilkulatka z miłej szkoły rosyjskiej w Petersburgu w okresie największego rozkwitu rosyjskiej kultury i braku, rzecz jasna, prześladowań Polaków, bo w stolicy Rosji nie prześladowano Polaków. Prześladowano Polaków w Wilnie, w Warszawie, w Radomiu, w Kielcach, ale nie w Petersburgu. Więc z takiej perspektywy można było nie mieć owych, w cudzysłowie, uprzedzeń. Piłsudski wyrażał swoim stanowiskiem, swoimi, w cudzysłowie, uprzedzeniami, doświadczenie olbrzymiej części Polaków, którzy panowania rosyjskiego doświadczyli. Panie profesorze, jakkolwiek możemy zrozumieć te motywy, no to jednak ostatecznie Czerwona Rosja zwyciężyła, więc no pytanie moje jest takie, no już może bardziej dydaktyczne, o pewne wnioski, czy jednak no nie było tak, że to zagrożenie bolszewizmem jako zagrożenie cywilizacyjne, no bo od tego pan profesor wyszedł w tym bardzo ciekawym wstępie do naszej rozmowy, czy jednak Piłsudski trochę nie zlekceważył tego zagrożenia cywilizacyjnego, no i właśnie jakie dla nas wnioski powinny płynąć w tym momencie, no bo uważam, że jednak jakoś, nawet jeżeli zrozumiemy motywy Piłsudskiego, no to jednak, czy możemy faktycznie, niezależnie od tego, jaką on za to ponosi winę, czy nie, określić błędem taki wybór, czy takie zrównanie Białej Rosji z Czerwoną, a jednak niewidzenie tego, że ta Czerwona bardziej nam zagraża niż Biała, pomimo wszystkich krzywd, jakie doznaliśmy od Rosji carskiej.
No, przypomnę, może użył Pan określenia zagrożenie cywilizacyjne w odniesieniu do tego zagrożenia, które wprowadza agresja bolszewicka i przetrwanie bolszewików u władzy w Rosji. Ale przypomnę także, że ja mówiłem o różnicy cywilizacyjnej, która rozwija się setki lat przed bolszewikami i o pograniczu cywilizacji, które istnieje nie od 1917 roku. Oczywiście to, co wprowadza system bolszewicki, jest no, zwielokrotnieniem tej różnicy cywilizacyjnej i zaostrzeniem jej do wymiarów wcześniej nieznanych. Ale przypomnę tezę na pewno nie Piłsudczyka, tylko Feliksa Konecznego, autora koncepcji wielości cywilizacji, który jednoznacznie przypisuje Rosję nie do jakiejś cywilizacji bolszewickiej, tylko do cywilizacji turańskiej. I bolszewizm jest dla niego przejawem tej znacznie starszej od bolszewizmu cywilizacji turańskiej. W tym sensie nie ma tu różnicy, no powiedziałbym, takiej, że pojawia się oto coś zupełnie nowego, jeśli przyjmujemy perspektywę Feliksa Konecznego wraz z rokiem 1917. I tak na to patrzył Piłsudski, chociaż rzecz jasna nie podzielał poglądów narodowo-demokratycznych Konecznego, to akurat w spojrzeniu na Rosję chyba byliby sobie bliscy. Ja akurat nie do końca podzielam ten pogląd Konecznego i nie do końca podzielam pogląd, że z Rosją powinniśmy zawsze walczyć, być zawsze wrogami. Istotnie uważam, bliższy jest mi tutaj pogląd Mariana Zdziechowskiego, że bolszewizm stworzył coś jakościowo nowego, bez porównania gorszego niż wszystko, co istniało wcześniej w cywilizacji rosyjskiej, turańskiej, wszystko jedno, jak ją nazwiemy. I że współpraca Polaków i Rosjan przeciwko temu zagrożeniu byłaby pożądana. Niestety partnerów do tej współpracy bardzo trudno znaleźć, nie tylko po stronie polskiej, ale po stronie rosyjskiej. Piłsudski szukał takich partnerów, zwróćmy uwagę, ja o tym piszę w swojej książce, właśnie o tym poszukiwaniu trzeciej Rosji, nie bolszewickiej, nie białej. Tutaj Sawinkow był reprezentantem tej trzeciej Rosji. Ale Sawinkow nie uzyskał poparcia żadnej z liczących się sił politycznych rosyjskich poza właśnie swoim najbliższym otoczeniem. I kiedy spojrzymy na to, co dzieje się w Rosji dzisiaj, w roku 2024. Właśnie, panie profesorze, jakbyśmy tym mogli domknąć, czy dzisiaj jest możliwe, pożądane, ale też czy jest możliwe wobec tych wszystkich uprzedzeń całej tej historii, czy jest możliwe i pożądane, żebyśmy mieli dobre stosunki z Rosją? Oczywiście wyobrażam je sobie, ale nie traktuję ich i bardzo bym chciał, ale nie traktuję ich jako scenariusza realnego na najbliższe miesiące, a nawet lata. Jeżeli widzimy, jak skutecznie udała się w reżimie putinowskim synteza tego, co bolszewickie, z tym, co imperialno-rosyjskie, bo to jest istota reżimu putinowskiego i jego masowego poparcia w społeczeństwie rosyjskim, to jest właśnie synteza dziedzictwa sowieckiego, bolszewickiego z dziedzictwem imperialnym Rosji. Stalin i Kutuzow, Stalin i Katarzyna II razem, to są ci wielcy bohaterowie tej wizji. Rosja, która czerpie satysfakcję z tego, że podporządkowuje sobie innych i walczy z Zachodem, bo to jest też ważne. Oczywiście ten Zachód jest zgniły, tak to przedstawia Rosja i ma bardzo dużo powodów, żeby uzasadnić tę wizję, ale Rosja, która wkracza na ten Zachód nie po to, żeby go zregenerować, żeby wprowadzić tu cywilizację chrześcijańską, tylko po to, żeby zniszczyć swojego odwiecznego rywala cywilizacyjnego, czy pomóc w jego zniszczeniu, bo oczywiście Zachód rzeczywiście znajduje się w stanie autodestrukcji raczej. No ale zostawmy ten wątek. Otóż niewątpliwie są i znajduję takich ludzi, mam takich przyjaciół, Rosjan, niestety już prawie nie ma ich w ogóle w Rosji, bo wyemigrowali, albo no, trafili do więzień w Rosji, którzy też myślą o takiej współpracy, no, jakimś powrocie Rosji do korzeni przedbolszewickich, w których również ta imperialna pycha, buta rosyjska zostałaby ograniczona, ponieważ okazuje się ona ostatecznie zawsze zabójcza dla samych Rosjan. To Rosjanie płacą największą cenę za imperializm rosyjski. Z tą tezą się zgadzam. Z tą tezą Mackiewicza, prawda, że Rosjanie są największą ofiarą komunizmu. Tak, to prawda, ale w pewnym sensie są ofiarą i chcą nią być, bo mają pocieszenie w tym, że panują nad innymi. Giniemy, ale możemy też zabijać Polaków, innych i to jest nasza satysfakcja, że boi się nas cały świat. Nie wszyscy Rosjanie tak myślą, ale tych, którzy myślą inaczej,
tych, z którymi moglibyśmy budować porozumienie polsko-rosyjskie, niestety wciąż jest bardzo mało. Moje zdanie jest takie, że nie należy o nich zapominać, ale moje zdanie jest również takie, że nie należy na nich, nie można niestety na nich budować w tej chwili realnych nadziei politycznych. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za ten komentarz. No to zdecydowanie się zgadzam, że powinniśmy nie tylko szukać takiego porozumienia, no ale też patrzeć na tę historię i próbować wyłuskiwać z niej to, co było wspólnego, czy to, co powinno było być wspólne. Także panie profesorze, serdecznie dziękuję. Jeszcze raz polecam publikację pana profesora, między innymi właśnie Polska i trzy Rosje. Dziękuję i kłaniam się. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, to była rozmowa w programie Kultywator. Mam nadzieję, że dla Państwa równie inspirująca jak dla mnie i serdecznie zachęcam do wyrażenia Państwa opinii na temat roli Piłsudskiego w tych wydarzeniach, o których rozmawialiśmy, ale również na temat, główny temat tego odcinka, no, czyli na temat relacji polsko-rosyjskich, tego jak one wyglądają i czy mogłyby wyglądać lepiej. I jeszcze raz zachęcam Państwa do lektury książki Biała Armia Antona Denikina, w której znajdą Państwo oczywiście również wątek Polski, wątek Piłsudskiego, wątek tych rozmów. Bardzo no, warto dać tutaj głos również drugiej stronie, zobaczyć jak to wyglądało z jej perspektywy i poczytać nieco o tych czasach, kiedy ważyły się nie tylko relacje polsko-rosyjskie, ale także losy świata i jego kształtu, jaki przybrał po II wojnie światowej. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, a teraz zapraszam na ostatni punkt programu, czyli felieton książkowy Jana Franczaka. Szczęść Boże, mówię Jan Franczak, witam Państwa bardzo serdecznie w BookTube. Już o tym chyba kilkukrotnie mówiłem w BookTube, ale powtórzę raz jeszcze. Kiedy czytam książki o polskiej historii, niezmiennie dziwi mnie to, że polscy twórcy filmowi nie czerpią z niej pełnymi garściami. Pamiętam, jak po 1989 roku ze zdumieniem czytałem o projektach zrobienia tzw. remake'ów Kapitana Klossa i Czterech Pancernych i Psa. Ten pierwszy film nawet powstał, tak jakby nagle nie otwarła się możliwość robienia bez ograniczeń cenzuralnych dzieł opartych na prawdziwych historiach, które do tej pory były zakazane, a jeśli nawet oficjalnie nie zakazane, to jakoś w filmie nieobecne. Zamiast tego odwoływano się do PRL-owskich seriali i cóż z tego, że z sympatycznymi bohaterami, skoro prezentujące zakłamany obraz II wojny światowej. Niedawno prezentowałem książkę doktora Marka Klecela Sybir, która takich prawdziwych opowieści zawiera cały zestaw, począwszy od niesamowitych przygód Maurycego Beniowskiego, a skończywszy na nie mniej pasjonujących losach Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa. Teraz chciałbym zwrócić Państwa uwagę na Tytanów wojny Agnieszki Lewandowskiej Konkol, książkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda w 2023 roku. Autorka prezentuje polskich bohaterów, którzy nie walczyli zbrojnie, choć może nie do końca jest to prawdą, bo przecież na przykład Jerzy Iwanow-Szajnowicz wysadzał obiekty wojskowe, a więc w gruncie rzeczy należałoby to chyba uznać za walkę zbrojną. Ale właśnie, kapitan Kloss, a tutaj mamy postaci realne, których przygody czyta się z niedowierzaniem, tak są niesamowite, a nawet podejrzeniem, czy aby ktoś tu nie konfabuluje, albo czy ich historia nie ma jakiegoś drugiego dna. Czy naprawdę nikt nie potrafi napisać dobrego scenariusza o takich historiach, by potem przenieść to na srebrny ekran w doborowej obsadzie i w znakomitej reżyserii, że nie wspomnę już o serialu telewizyjnym z dobrą muzyką i grą aktorską. Przecież szpiegowska działalność na przykład hrabiny Klementyny Mańkowskiej czy szpiegowsko-dywersyjne akcje w Grecji wspomnianego już Jerzego Iwanowa-Szajnowicza to coś, co aż prosi się o uwiecznienie w filmie. Bond, James Bond, się chowa. Ale i pozostałe opisane w Tytanach wojny historie są nie mniej frapujące. Trzeba też przyznać, że Agnieszka Lewandowska-Konkol prezentuje je z prawdziwym talentem narracyjnym, umiejętnie podtrzymując ciekawość czytelnika już od samego początku każdej z tych opowieści. Stosuje konsekwentnie ten sam chwyt, ale za każdym razem się sprawdza. Co więcej, po przeczytaniu tej książki chcę się dowiedzieć jeszcze więcej o każdej z tych postaci. Niektóre z nich są zresztą dobrze znane, przynajmniej starszemu pokoleniu. Któż nie słyszał na przykład o Mieczysławie Fogu,
ale ile osób wie o jego walce piosenką podtrzymującą na duchu warszawiaków zarówno w czasie okupacji, jak i podczas Powstania Warszawskiego? A któż nie słyszał o polskich matematykach, którzy złamali szyfr Enigmy? Tylko co właściwie przeciętny Polak wie o ich pracy, nie mówiąc już, czy potrafi wymienić ich nazwiska? A przecież Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski to autentyczne postaci, a kapitan Klos to fikcja. Tymczasem nazwisko tego ostatniego zna każdy. A czyż nie lepiej by było, gdyby każdy oprócz wspomnianych geniuszów matematycznych pamiętał zamiast Klosa czy Gustlika na przykład doktora Eugeniusza Łazowskiego, który we współpracy z doktorem Stanisławem Matulewiczem ocalił niejedno życie, wodząc za nos hitlerowców. Albo prawdziwą autorkę szlagieru Siekiera Motyka, którego przeróbki można było usłyszeć też w czasie stanu wojennego, czyli Annę Jachninę, która przeszła piekło Auschwitz i Ravensbrück. Albo Mieczysława Kościelniaka, który uwieczniał koszmar obozów koncentracyjnych rysunkiem. To notabene kolejna historia, która wydaje się bardziej fikcją niż prawdą. Albo niesamowitego, skromnego i małomównego samouka inżyniera Antoniego Kocjana, który w czasie okupacji zbudował podziemną drukarnię, dosłownie podziemną, ukrytą w sprytny sposób pod podłogą zrujnowanej fabryki. Nie wszystkie te postaci są idealne, to pewne. Nie wiem na przykład, co to oznacza, że hrabina Mańkowska mogła żałować, że nie nawiązała po wojnie ponownie kontaktu z zakochanym w niej hitlerowskim oficerem. Naprawdę jako mężatka czułaby się szczęśliwsza, gdyby wdała się w pozamałżeński romans? Albo jak na przykład Franciszek Witaszek, kolejna niezwykła postać, godził swą ponoć głęboką religijność zestawianiem horoskopów, tak żeby zdecydować, kogo wciągnąć do konspiracji. Nie zmienia to jednak faktu, że to postaci autentyczne z krwi i kości, a Klos czy Czterej Pancerni, jeśli nie liczyć psa, to perelowska fikcja. I proszę nawet nie zestawiać tych ostatnich z Konradem Wallenrodem czy Kmicicem. To nie ta liga. W króciutkim przeglądzie nowości wydawniczych coś dla miłośników militariów i wojskowości. Richard Ogorkiewicz, czołgi 100 lat historii. Jeśli nazwisko brzmi znajomo, to nic dziwnego. Autor urodził się w 1926 roku w Bydgoszczy, a był profesorem zwyczajnym w Royal Military College of Science w Anglii. Książka wydana nakładem wydawnictwa RM zawiera liczne czarno-białe ilustracje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube. Z Panem Bogiem!